rozpoczynamy zajęcia z języka polskiego, kontynuujemy dzisiaj tematykę sztuki. Mówiliśmy wczoraj o malarstwie portretowym oraz o rzeźbie, natomiast dzisiaj kilka słów o innej dziedzinie sztuki, a mianowicie o muzyce. Na początku poznamy takiego wielkiego polskiego kompozytora, który nazywa się Witold Lutosławski. Przy okazji przedstawienia tej sylwetki przypomnimy sobie jeszcze jedną bardzo ważną postać, którą Wy też doskonale znacie, a mianowicie Juliana Tuwima. Ale o tym za chwilę, a teraz posłuchajcie o Witoldzie Lutosławskim. Witold Lutosławski urodził się 25 stycznia 1913 roku w Warszawie. Tam też mieszkał prawie całe życie. Kiedy wybuchła I wojna światowa, cała rodzina Lutosławskich uciekła do Rosji. Powrócili do Warszawy po kilku latach. Kiedy Witold miał 6 lat, zapragnął grać na fortepianie. Pierwszych lekcji udzielała mu mama. Mając zaledwie 9 lat, napisał kilka krótkich utworów na fortepian. W wieku 11 lat postanowił, że zostanie kompozytorem. Dziś Lutosławski uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki orkiestrowej. Jego utwory grane są na całym świecie. Po II wojnie światowej zatrudnił się w Polskim Radiu i wtedy zaczął komponować utwory i słuchowiska dla dzieci. Przez 12 lat napisał ponad 40 piosenek, między innymi do wierszy Juliana Tuwima. Kiedy pod koniec lat 30. Lutosławski debiutował jako kompozytor, Tuwim był już znanym poetą, piszącym również wiersze dla dzieci. Wiemy o tym, bo poznawaliśmy tego twórcę wierszy. Obaj artyści spotkali się po wojnie. Zachował się list, z którego dowiadujemy się, że państwo Tuwimowie zaprosili pewnego dnia państwa Lutosławskich na kawę. Witold Lutosławski był również sławnym dyrygentem. Jako kompozytor był wielokrotnie odznaczany i nagradzany we Francji, w Hiszpanii, Anglii, Szwecji, Japonii, USA i oczywiście w Polsce. Zmarł w 1994 roku. Anegdota z życia kompozytora. Brałem właśnie kąpiel przed pójściem spać, kiedy przyszedł posłaniec z Polskiego Radia po nuty. Zamówionych u mnie 2 piosenek dla dzieci. W tym momencie uświadomiłem sobie, że skomponowałem tylko 1. Pióreczko, zaś o wróbelku kompletnie zapomniałem. Proszę przyjść za godzinę, zawołałem przez drzwi. Po kąpieli siadłem do pracy i w umówionym czasie piosenka była gotowa. W tej części filmu posłuchacie utworu Witolda Lutosławskiego i spróbujemy wykonać ćwiczenia. Na stronie 8 odpowiemy sobie na takie pytania. Jakie uczucia towarzyszyły Ci w czasie słuchania utworu? Napisz nazwy tych emocji. Napisz, z jakimi sytuacjami, miejscami, osobami lub zdarzeniami kojarzy Ci się wysłuchany utwór. Spróbuj zachęcić lub zniechęcić kogoś do słuchania tego utworu. Zapisz co najmniej 3 powody, dla których warto lub nie warto go wysłuchać i poszukaj w słowniku języka polskiego, co to znaczy inspirować. Najpierw wysłuchamy utwór autorstwa Witolda Lutosławskiego, małą suitę, część 4, taniec, a następnie tuż po niej małą suitę, część 1, fujarka. Thank you.
Wysłuchaliście utworu Witolda Lutosławskiego? To teraz zamknijcie oczy i pomyślcie sobie, z czym kojarzyły Wam się te utwory. Jakie w Was wzbudziły emocje? Później po zajęciach możecie też narysować na kartce z bloku to, co sobie wyobrażaliście podczas słuchania pierwszego lub drugiego utworu. A jakie mnie towarzyszyły emocje w czasie słuchania tych utworów? Pokażę Wam, natomiast wcale nie muszą te emocje być identyczne, jakie będą towarzyszyły Wam. Czułam radość, chęć tańczenia, rozpierała mnie energia i takie pozytywne nastawienie do świata. A podczas słuchania drugiego utworu małej suity Fujarka czułam spokój, relaks, zadowolenie, ale także taką chęć zabawy, ponieważ były tam też takie żywsze fragmenty. Napisz, z jakimi sytuacjami, miejscami, osobami, zdarzeniami kojarzy Ci się wysłuchany utwór. Mnie kojarzył się z tańcami zespołu ludowego, naszego zespołu Kalina, ponieważ przypominał jeden z tańców, który tańczą nasze dzieci z zespołu Kalina. A drugi utwór kojarzył mi się z takim spacerem po łące, z zabawą na łące. Spróbuj zachęcić lub zniechęcić kogoś do słuchania tego utworu. Zapisz co najmniej 3 powody, dla których warto lub nie warto go wysłuchać. No ja jestem zdania, że warto tych utworów słuchać. Po pierwsze, jest to bardzo wartościowa muzyka. Po drugie, Witold Lutosławski to znany na całym świecie kompozytor. A po trzecie, słuchanie muzyki bardzo rozwija mózg człowieka. Wytwarza nam się mnóstwo nowych połączeń nerwowych w mózgu. Co to znaczy inspirować? Możecie znaleźć jakąś inną definicję tego słowa, ale na pewno będzie ona zbieżna z moją. Inspirować to czerpać skądś natchnienie. Inspirować może na przykład przyroda albo drugi człowiek może nas inspirować. Obraz inspirowany muzyką to taki obraz, który ktoś namalował podczas lub po wysłuchaniu jakiegoś utworu. Każdemu może się z czymś innym kojarzyć dana muzyka. Tak jak w przypadku obu suit Witolda Lutosławskiego, na pewno możecie mieć całkowicie inne odczucia i emocje, nie muszą być wcale zbieżne z moimi. Otwórzcie sobie teraz zeszyty,
Zapiszcie lekcja, a tematem będzie oczywiście nasz polski kompozytor Witold Lutosławski. I zrobimy na jego temat krótką notatkę. Propozycja mojej notatki będzie wyglądała tak. Wy możecie zrobić własną, nie musicie wcale naśladować mojej. Tym bardziej, że już umiecie robić notatki właśnie metodą graficzną. Witold Lutosławski, tutaj mamy lata życia 1913-1994. Wiemy, że był polskim kompozytorem i pianistą, że urodził się w Warszawie, że komponował utwory głównie dla orkiestry, ale też tworzył muzykę dla dzieci, na przykład do wierszy Juliana Tuwima, z którym się przyjaźnił. Był też znanym dyrygentem i był nagradzany w różnych krajach świata. To jest moja propozycja notatki. Wy możecie zrobić podobną albo przepisać właśnie tę. I to już na dzisiaj wszystko. Przeczytajcie sobie jeszcze raz w podręczniku notkę biograficzną na temat Witolda Lutosławskiego. A ja się z Wami żegnam. Do widzenia.